życie jak Solosna. Wykonując kolejne zadania, będę mógł ewoluować, zdobywać nowe moce, by w końcu stać się mocarnym aksolotlem. Dzisiaj przeżyję życie małego aksolotla! Do starego i już nie tak siarego! Pierwszym naszym zadaniem będzie chyba złowienie paru rybek. Zobaczmy sobie jeszcze, za co dostajemy te punkciory tutaj. Jeden punkcior dostajemy za zwierzaki, dwa punkciory dostajemy za złe zwierzaki, a trzy punkciory i kluczyk dostajemy za różne bossy. Zgadzam się, słuchajcie, z tym zbieramy bodajże 25 rybek. I cyk! Z tego, co się już, słuchajcie, zorientowałem, za te rybciążki będziemy mogli kupować ulepszenia bądź odblokowywać kolejne te masy, więc pozbierajmy sobie te całe 25 rybek. Jeszcze mi 6 zostało. Proszę państwa, jedna ryba mi gdzieś uciekła. Widzę ją, widzę, bierzemy rybę i spadamy stąd. No to idziemy, słuchajcie, gdzie nam każą. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie prawdopodobnie tak będziemy ewoluować. Będziemy dorastać. Włazimy, słuchajcie, i dajemy w takim razie chyba nasze pierwsze zarobione pieniążki tej wyroczni. Oddałem ci całe moje pieniądze. Gdzie są pieniądze za las? Ło, ewolujemy, o panie. Co to za kulka z dragą? No i mamy pierwszy level! Jesteśmy małym aksolotlem. Odblokowała nam się tutaj pierwszy chyba jakiś power up albo moc. I teraz tak, możemy się leczyć deszczem albo być oposem i udawać, że się zdechło. Ja wybiorę sobie deszcz, bo jakoś nie widzi mi się, żebym udawał, że zdechłem. Co my tu mamy, słuchajcie? Za rybki możemy odblokowywać sobie możliwość kraftowania różnych rzeczy. I dostajemy te szardy. Będziemy mogli zaraz, słuchajcie, z nich coś skraftować. Ale najpierw do tego pana. No to zamieniamy. Mamy trochę kaski, lecimy, słuchajcie, sobie coś tu wykraftować. I co my tu mamy? Możemy zrobić sobie aksolotlowy miecz w aksolotlowym kowadle. O nie! O nie! Zapomniałem. Ja nie mogę tyle być na powierzchni. Robimy sobie w takim razie w kowadle aksolotlowy mieczyk. Pierwsza rzecz, którą wykraftowaliśmy. Zobaczmy, co ty masz w domku. Ile rybów? O, się rybki przydadzą. Tu nie ma nic. Ziomek, ty masz straszny syf w tym domu. No halo, goście przychodzą, a ty takie normalnie brzydkie rzeczy tutaj masz. Jak ty się zachowujesz? Do levelu drugiego potrzebujemy 800 punktów. No dobrze. No to lecimy, słuchajcie, na przygodę jakąś zbierać punkty. O, dziękuję za dodatkową kasę. To ja jeszcze zamienię sobie to. O, dostałem kolejną stówę. Co ja tak szybko tę kasę zarabiam? Przepraszam cię bardzo, ale ja cię muszę kilim. Rozumiesz, taki mamy klimat, nie? I kluczyk dostałem. Ej, będziemy mogli zaraz odblokować sobie w takim razie całą tą skrzyneczkę tam, którą mieliśmy przy wyroczni. Wyłazimy stąd. Nic tu ciekawego nie ma, nic tu po nas. Co tu jest? To jest spawn rybek. Ale super. Będziemy sobie w takim razie tu pewnie przyładzić na jakiś połowy. Przepraszam bardzo, czy mamy tu jakieś skrzynki? Tu się aksolotle zrespią! Mogę zabijać aksolotle? Dostaję coś za to? Nie widzieliście tego? Nie zabiłem wcale delfina! Ej, ale tutaj coś jest. To jest jakieś obozowisko stare. Coś tutaj ewidentnie może być, słuchajcie. Czy tutaj będą jakieś skrzyneczki? Mamy skrzyneczki, mamy trochę punkciorów. Rybki też się, słuchajcie, tu znalazły. Tutaj jest jakieś wejście do jakiejś kopalni. O, węgiel mi się przyda, bo tam widziałem, że chyba węgiel muszę zbierać. Okej, mam jeszcze ostatnie, kolejne 50 punktów. Super. Ile mamy? 700 parę. Tam jeszcze, słuchajcie, coś jest. Płyniemy tam. Zium! Ale szybki aksolot, słuchajcie. Co panowie robią tutaj? Ja jestem miły ogólnie. O, więcej kaski to więcej pszenica. No i jak najbardziej mi się pszenica podoba. Co wy tu jeszcze macie w tej wioseczce? Więcej pszenicy, ja nie pogardzę. Ja nie pogardzę też pieniążkami, nie? Jak macie tu jakieś, to ja się tam kłócić zbytnio nie będę, nie? Ja nawet wam za to podziękuję. Macie więcej pandziochów, a ta nawet jest osmarkana. Łopanie. Czym najlepiej zbierać pszenicę? Oczywiście, że mieczem, a czym? I odsadźmy im to trochę. Będę dobrym, słuchajcie, małym aksolotlem. Ostatnie rzeczy. I spadamy stąd. O, i czyżbym mógł zaraz ewoluować? Jeszcze do was przyjdę, ziomeczki, bo coś mi się zdaje, że ja jeszcze wszystkiego od was nie zajumałem. Coś może, jakaś skrzyneczka? Ja nie pogardzę w drodze powrotnej, nie? Ja ogólnie lubię prezenty, więc ja nie pogardzę. Kolejny pandzioch. Ile was tutaj jest? Więcej was matka nie miała? Możemy użyć kluczyka. I cyk! Co dostaniemy? Wow! Dostałem... Co dostałem? Więcej punktów? Nie, dostałem 2 diamenty! Po co mi 2 diamenty? Wow! Ile już mam kasy? No spoko. Potrzebujemy 32 węgla, trochę miedzi. Nie wiem, skąd mam tą miedź wziąć, ale dobra. Stać nas na ewolucję, więc słuchajcie, lecimy ewoluować. Dzień dobry, pani wyrocznia. Zobaczcie to! Czym ja się stałem? Co to za monstrum małe? Patrz, jaki jestem dowalony. Kolejną rzecz mogę sobie wypróbować. Co my tu mamy? Mamy tak. Splujęcie wodą możemy komuś napluć oraz możemy komuś walnąć z liścia. Szczerze, że jedno i drugie jest bardzo wysoce niekulturalne. Wybiorę sobie plucie wodą. Zobaczmy, jak to wygląda. To jest po prostu takie coś. A zobaczmy sobie jednak jeszcze walnięcie komuś z liścia. Jak to będzie wyglądało, słuchajcie. Aha,
Rzeczywiście walimy z liścia, ale wydaje mi się, że ta broń dystansowa będzie, słuchajcie, lepszym wyborem, więc bierzemy to. Następnie potrzebujemy 5000, żeby stać się takim aksolotlem. No to lecimy zbierać punkciory, bo to mnie zastanawia. Mnie tutaj, słuchajcie, nie było, a być może są tu jakieś jeszcze skrzyneczki do obrobienia. Przygarnę jakieś tego typu rzeczy, nie? Ale wy tu macie zarośnięte. Wyście se posprzątali, goście przyszli, jak wy się zachowujecie? Pokój posprzątać. Tak, są tu jakieś skrzyneczki. O, i kolejne aksolotlki. Zobaczcie, już mamy 100. Już jesteśmy bliżej tych 5000. Macie coś tu jeszcze? O, jak najbardziej to, słuchajcie, będę zbierał, bo się przyda. Odsadzamy, sprawdzamy, słuchajcie, dalej. Usyw totalny. Posprzątajcie se te chałupy. Panie, mogę tu wleść? Co my tu mamy? Kolejny kluczyk! Mam 2 klucze. Nie gadajcie. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Tutaj dużo prezencików, a ja lubię prezenciki. Nic ciekawego. A tu jeszcze coś jest. Czekajcie. Patrzcie. Kolejny klucz. Co my tu mamy? Perłę kresu? Wezmę, aczkolwiek nie wiem, czy mi się kiedykolwiek ona przyda. Czy ja dobrze widzę? Czy tam jest jakaś świątynia? Geronimo! Lecimy zobaczyć, słuchajcie, co w tej świątyni. Tam są jakieś zombiaczki i skrzynka. Mam tam wpaść? Trzeba wrócić po budulce do tego naszego ziomeczka, co miał syf taki w chałupie. I wtedy możemy tutaj, słuchajcie, wrócić. Zanim przejdziemy, co do czego? Zobacz, pani, ile mam kluczy. 1 kluczyk. I ile mamy? Wow, 700. I kolejny kluczyk. Nic nie dostałem, super. I kolejny kluczyk. Nic nie dostałem? Psydian dostałem. Patrzcie, możemy zrobić sobie aksolotlowy łuczek. Tylko, że nie mam nici, bo ja tu nie byłem. O, panie! No proszę, panie. Państwa, to mi się podoba. Przyjąłbym nitki, ale to też nie najgorsza zapłata. Co my tu mamy, moi drodzy? Kolejna skrzynia! Czemu ja tego prędzej nie widziałem? No to bierzemy kasę, bo ja tam bardzo chętnie kaskę przyjmę. Czekaj, czekaj, mój drogi panie. Czy tutaj coś jest? No, oczywiście, że jest! Jajo przywołujące krowy, patyki, samorodnik żelaza, chlebek oraz siekierka. Proszę państwa, mamy jakieś mistyczne rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia. Ja miałem przyjść tutaj do niego po te dirciochy i pójść do tej całej świątyni. Dzień dobry, proszę panu. Ja tu się chętnie wbiję do pana. Widzę, że tam się kręcą zombiaczki i zobaczymy, słuchajcie, co się stanie. Pewnie to jest jakiś... O, i kluczyk. To ja stąd wychodzę na razie, panie zombiak. Chyba pan wie dlaczego. Zrobię sobie inne wyjście. Czegoś takiego chyba twórcy nie przewidzieli. Myślałem szczerze, że w tej całej świątyni będzie coś większego, będzie coś lepszego, a tam inna taka popierdółka typu kluczyk, z którego jeszcze nie wiem, czy cokolwiek, słuchajcie, będę miał. Jakie mam tu ewolucję przeprowadzić? Jakie mam tu ino jeden kluczyk? Wow, dostałem buty. Super. Ubrałem buty, których nawet nie widzę. I cyk. O, i kolejne. Podoba mi się. Przepraszam was, ja chcę być po prostu większy, silniejszy, lepszy. Robię to tylko, żeby być lepszym człowiekiem. Znaczy się, być lepszym aksolotlem. To nic osobistego. Idziemy do wieśniaków. Niby mam ten kluczyk, słuchajcie, ale może coś tutaj jeszcze jest. O, zobaczcie. No patrzcie, kolejny kluczyk. Pozbieram, bo mi się to przyda. Ja to sobie sprzedam na targu, rozumiesz? Nie obrazicie się chyba, co? To chyba będzie, słuchajcie, lepszy dochód, niż żebym zabijał kolejne rybki. Bo ile by mi to zajęło, słuchajcie? Więc lecimy to sprzedać naszemu ziomkowi. Dzień dobry, proszę pana, mam dla pana tak 3 klucze i chętnie sobie je najpierw otworzę. Wow, dostałem lśniącego arbuza. To wyrzucę. I 400 coinów. Okej, co mamy następne? Zobaczmy, kawałek zbroi. Może ubiorę? Chyba ubiorę. I kolejnego. I co dostajemy? Co jest? Ile tego? O panie, ale tego jest. To chyba było najlepszym z możliwym, słuchajcie, opcji. Już nie mogę nawet u niego tego wymieniać. Mamy 5000 na samym zbożu. Dobra, na samej pszenicy możemy się ewoluować, lecimy! Właśnie nie mogę w to uwierzyć, zaraz będę takim dorodnym aksolotlem, już nie takim na 4 łapach. Wreszcie będę mógł, słuchajcie, chodzić. Pokaż mi, co tu się stanie. O matko, znowu się stałem jakimś Dragon Ballem. I chodzę na 2 nogach. 10000 do takiego dowalonego aksolotla. Już wiemy, czym to ewoluować. Najlepiej zbierając pszenicę. No tak, słuchajcie, miałem sobie wykraftować jedną z rzeczy. Robimy łuk. Jeszcze mam jakieś patyki. Możemy sobie zrobić w takim razie łuk. A myślę, że ten się przyda. I cyk, mamy łuczek, słuchajcie. No proszę. Idziemy zbierać bambusy. Mój ukochany item w całej grze. Laguje jak choroba. Czemu tym się nie szybciej nie psuje? Zawsze się szybko mieczykiem psuło. Wiecie co, mam pewien plan. Mam w domu 2 diamenty. Będzie to głupi plan, ale wykorzystam je na zrobienie diamentowego, zwykłego miecza. Dobra, gdzie ja tu miałem te diamenty? Są 2 diamenty. Robimy, słuchajcie, coś, czego nie powinniśmy, bo jest to głupie, ale w tym momencie zrobiłem najgłupszą rzecz, czyli zrobiłem diamentowy miecz tylko po to, żeby zbierać nim bambusy. Kto wie, że bambusa się ścina i najszybciej mieczykiem zostawia oczywiście suba. O łapeczce w górę już nie będę wspominał, bo chyba jasne. Łapanie, zaraz mam cały ekwipunek tego. Całkiem nieźle idzie ta robota. Dzień dobry, robimy najgłupszą rzecz na świecie. Ścinamy
bambusy diamentowym mieczem. Ale rap się powstał. A ty co mi mój bambus żresz? Co za wredna panda? Bambus mi wpierdziela. Jemy sprzedać to na skupie! Nie będziemy w... No! Najpierw sobie sprzedajmy ten jeden kluczyk, co ja tutaj mam. Zobaczymy, czy nam da jakąś kaskę, co? Co to jest? Czemu ja mam niedźwie... Mogę na nim jeździć! Po co mi niedźwiedź do jeżdżenia? Co ja jestem? Jakiś barbarzyńca? Może trochę tak? Ziomek, mam dla ciebie dużo bambusów. Sprzedajemy tego tyle, ile się da. Zbagowałem grę. Ale ja jeszcze mam dla pana tu więcej tego. Kakao mówisz. Ale zanim to idziemy zabijać rybcioszki. Przykro mi was, naprawdę. Nie po polsku to. Przepraszam was, naprawdę, przepraszam. Ja tego nie chcę robić, ale muszę. Lecimy ścinać dalej bambusy. Ty, patrzcie, jeszcze tu są nasze bambusy. Ja myślałem, że one już wzięły i poznikały. Ale ja tam widzę kakałko i chętnie je też zbiorę. Tego jest tu więcej. Słuchajcie, zobaczcie, jaki ze mnie mistrz biznesu. Nie dość, że pozbierał, to jeszcze hodować będzie. Myślę, że takiego sposobu przechodzenia tej mapki twórcy nie przewidzieli. Ścinamy! Potrzebuje więcej, więcej, więcej! Idziemy mu to opchnąć, zobaczymy na jego reakcję. Skąd ja mam brać teraz tą kasę? Może zrobimy sobie kill-offy i pójdziemy normalnie do roboty. Ale zanim to, ja chętnie odblokowuję sobie jeszcze jedną skrzyneczkę, bo mam takową. Czemu mi dałeś jakieś lśniące arbuzy niepotrzebne mięso? I za żelazo chcesz? I za węgiel? Zobaczmy, czy coś takiego mamy. No węgiel niby mam. No i rzeczywiście działa! Mili państwo, idziemy kopać żelazo. Złoto, kadzidło, mirę. Myślę, że na sam początek... A! Bo chętnie bym sobie po prostu wykopał kobla. Szybciej, bo muszę sobie zrobić jakieś kilofiki dwa. Trzeba będzie tu posprawdzać i powykopywać te rzeczy. Tymczasem do Batmobilu, gdzie ja podziałem wszystkie moje patyki. Trudno, muszę sobie zrobić samemu. Narzekać nie będę. Patyczki i dwa kilofy poproszę. A więc do kopalni! Chyba dokopałem się do tego, do czego miałem nadzieję, że się dokopię. Tak, jesteśmy idealnie nad nasz cave. Tak, może o jakoś tak bezpiecznie się po tym zsunę? Mam nadzieję. Uoo! Dobra, udało się w miarę bezpiecznie zejść. No proszę, jest żelazo. Teraz możemy sobie tu bezpiecznie pokopać. Nie kolejne. Czy ja znajdę tu więcej żelaza? Przepraszam bardzo. No, dziękuję. Całe jedno. Panie. 18 żelaza. Rzeczywiście ilość astronomiczna. Ale już widzę tutaj więcej. Okej, 26. Nie jest źle, ale jakoś dobrze to też nie jest. Widzę, że jest więcej. Oczywiście to dobrze świadczy, no ale jednak słuchajcie. Dalej mało. Jak kopiemy coś, też powinni nam dawać za to pieniądze. Ja tam bym się cieszył. Ale jak widać nie dają. Sknery jedne. No proszę, więcej się znalazło. To mi się podoba. Miedź też się przyda, bo też ten ziomek nam chciał coś za miedź. Parę pieniążków dać. Ale o, przepraszam bardzo, więcej żelaza? No jest więcej. No i tak to ja się mogę bawić. Jak będziemy mieli takie zbiory, to ja się będę cieszył. Czy ja tu widzę Endermana? Nie podoba mi się to. Nie chcę ziomek ciebie wkurzyć, więc się nie spojrzę. Nie spojrzę się. Au! Ty chorobo! O-o, wkurzyłem go! O nie, zniszczyłem swój kilo! Chyba spadamy z tej kopalni! Tutaj jeszcze się trochę przepala i lecimy mu to sprzedać. Tak to się robi, moi drodzy. Tak to się robi. Chyba już nie chcę od nas kupować. Zaskoczyłem chłopa. No nic, ale za to mam jeszcze trochę tego na przykład. Mam 5000. Jest lepiej niż było. Czekaj, panie. Jeszcze tu mam trochę dla ciebie. 6000. Już jesteśmy blisko 10. To żelazo to se na razie tu zostawię. I zrobimy parę narzędzi. No to się przyda zrobienie jednego kilofa. Sikierki jakieś też. Łopata też się przyda. Przypadkiem zrobiłem dwie siekiery. Jedną się odłoży. Gdybyś chciał bruk, to bym ci sprzedał, ale ty bruku ode mnie nie kupisz, nie? Ale za to ci jeszcze sprzedam. Co my tu jeszcze mamy? Szybciej, bo chcę mu to opchnąć. Hej, no właśnie, został mi jeden kluczyk. Jeszcze możemy go otworzyć, zobaczyć, co będzie. I... Okej, dostałem szarcy. Nie wiem po co i nie wiem na co teraz. Mógłbym pewnie coś ulepszyć. Reszta ulepszeń jest za droga. I zostawmy je na razie tutaj. Jomuś, nie mam więcej. Jeszcze ich trochę mi brakuje. Chcesz ode mnie coś innego kupić? Kości. Nie wiem, czy mam kości. Gdzieś pewnie kości mam. Słuchaj, w najgorszym przypadku mogę wyjąć węgiel i ci sprzedać. Chcesz? Wyjmiemy trochę węgla. Tak po połowie nikt się nie skapnie. Mam nadzieję. Ziomek, tylko nikomu nie mów, nie? Ups, nie przemyślałem tego, że ja cię tak szybko zablokuję. 8000, więc jestem już dosyć blisko. Resztę odłożę. Ostatnia miedź, jaką mam. I co mi za nią dasz? Marne 300? Ale czekaj, miałem jeszcze 10 miedzi. No i proszę, mamy. Idę to przepalić. Już mi się dłuży bycie takim aksolotlem. Ziomek, jestem głodny wrażeń. I zobaczymy, ile ci jeszcze mogę tego sprzedać, co? Jeszcze trochę ci będę mógł sprzedać. Jesteśmy już dosyć blisko. Mamy 9300. Jeszcze chwila. Potrzebuję więcej. Szkoda, że żelaza nie mogę już sprzedawać. No ale cóż, nie będę narzekał. Mówisz skóra? Czekaj, znalazłem. Mam 4 skóry. Każda kasa mi się przyda. Masz tu skórę. Jesteśmy coraz bliżej. Się najeść muszę tymi rybami, bo zdychnę z głodu. Dawaj, 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 dawaj. Mor. Sprzedaję ci. Mamy 10 tysięcy. A to oznacza, że śmiało lecimy do naszej wyroczni i ewoluujemy. Moi drodzy, to się dzieje. Jesteśmy największym aksolotlem. I to na świecie.